To panie trenerze, kilka słów poproszę a propos dzisiejszego spotkania. Gratuluję drużynie z Warszawy, bo wygrali ten mecz. Dziękuję kibicom również za wsparcie, bo o tej porze ciężko ze względu na różne obowiązki być na tym meczu, ale ci, którzy byli, to na pewno nas wspierali. Czuliśmy ich wsparcie. Weszliśmy bardzo dobrze w mecz. Te założenia, które mieliśmy, ten plan, który mieliśmy, realizowaliśmy. Później w przebiegu meczu każdy z zawodników, który wchodził, chciał spróbować troszeczkę po swojemu. Były akcje indywidualne. Sporo błędów w obronie popełniliśmy. Zawodników, których mieliśmy odpuścić od rzutu, pozwalaliśmy im penetrować. Ciężko mi wytłumaczyć, jeżeli 3 dni wbijamy do głowy, że Grochowski i Azor są najmocniejsi w penetracji i oni penetrują, zdobywają punkty spod kosza. Błędy w komunikacji, naprawdę mówię szczerze, ciężko mi czasami zrozumieć. I moja frustracja często wynika z tego, że po prostu zawodnicy, często 1 czy 2 wie, co gra w obronie, 3 pozostałych nie wie, co gra w obronie. No ale to już są chyba nasze przypadłości, którymi się od początku sezonu borykamy. Musimy to naprawić, bo chcemy naprawdę powalczyć o te play-offy. Damian, jeżeli mogę o kilka słów od Ciebie a propos tego dzisiejszego spotkania rewanżowego z Dzikami. Gratulacje dla zespołu gości, dla zespołu z Warszawy. Pokazali zdecydowanie więcej charakteru, szczególnie w drugiej połowie. Myślę, że 10 minut naszej gry w pierwszej kwarcie nie jest to wystarczająco, żeby nawiązać walkę z takim zespołem. A tak ten mecz niestety wyglądał. Zdecydowanie więcej charakteru, więcej walki po stronie gości. Nam tego brakowało. Niestety, musimy to poprawić, jeżeli chcemy myśleć o play-offach, bo rzuty mogą nie wpadać tak jak dzisiaj. Na słabej skuteczności zagrał praktycznie każdy z nas. Było dużo gry fizycznej, ale tak jak mówię, ta gra fizyczna musi się również przełożyć na trochę więcej woli walki w tym momencie, bo jeżeli tego nie będzie również wyników. Dziękuję bardzo. Poprzedni mecz w Kołobrzegu i dzisiejszy mecz u nas na hali. Przez kilku kibiców, którzy zaraz po zakończeniu meczu gdzieś do mnie podeszli, wskazywali, że jakby nie widzieli takiej walki z waszej strony. Czy wy to też jakoś tak odbieracie? Podchodzicie do tego tak? Czy nie wiem, czy widzicie to, że czegoś wam brakuje i musicie tylko znaleźć ten brakujący element, żeby to wszystko ładnie grało? Pewnie, z perspektywy trybun, z perspektywy kibiców jak najbardziej może to tak wyglądać, ale jedyne, o czym mogę zapewnić, to każdy z nas, kiedy wychodzi na parkiet, chce zostawić całego siebie, całe serducho. Niestety czasami wygląda tak, jak wygląda i taki jest sport, ale na pewno wiemy, że to się zdarza po raz kolejny i musimy zdecydowanie to poprawić, bo tak jak mówię, skuteczność skutecznością, gra taktyczna, wykorzystywanie przewag to jest jedno, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, ta wola walki, szczególnie na tym etapie sezonu, musi tutaj być na najwyższym poziomie. Panie trenerze, 2. i 3. kwarta, 6 i 9 punktów zdobytych przez naszą drużynę i ta 4. kwarta, która mimo równego wyniku wyglądała, jakby nasza drużyna nie wiedziała, co ma zrobić z piłką. Co się od tej 2. kwarty zaczęło dziać? Gdybym wiedział, dlaczego kilku zawodników przestało grać albo brało, na pewno nie był taki plan. Mieliśmy zaplanowane naprawdę kilka zagrywek na ich obronę, na ich taką specyficzną obronę, którą już od tamtego sezonu stosują. Jest sytuacja, że po czasie czy po przerwie rozosłujemy zagrywkę i zawodnik jeden drugiemu nie potrafi podać piłki. Ja rysuję zawodnikowi, że jeżeli będzie to zagramy tak, 2 opcje i zazwyczaj jest odwrotnie. Pokazuję opcję, jaką może stosować obrona przeciwnika i zazwyczaj my robimy na odwrót. A nie jestem trenerem, który każe zawodnikom grać w koszykówkę, grajcie sobie, rzućcie piłkę i grajcie. Staram się kontrolować wydarzenie na boisku, ale czy w tym, czy poprzednim meczu, naprawdę bardzo ciężko. Niektórzy zawodnicy mają swoją wizję gry i to jest też robi się problem. Niektórzy zawodnicy myślą, że jak wychodzą na boisko, to muszą jak najszybciej oddać rzut, bo w tym momencie wtedy będą brani pod uwagę, jeśli chodzi o długość przebywania na boisku. A często to jest tak, że wtedy wyglądamy indywidualnie, każdy chce spróbować po swojemu i wtedy nie wyglądamy jak drużyna. I to jest problem tej drużyny. O jakim lekarstwie na ten problem trener myśli? Mam kilka pomysłów, ale to takie czasami to jest to samo, tak jak na timeoutach. Mam pomysł na to, żebyśmy rozegrali odpowiednią akcję i zazwyczaj gramy na odwrót. Szczerze, powiedzieliśmy to często było, może ktoś słyszał nawet na timeoutach, że musimy bardzo mocno walczyć z drużyną Kotwicy Kołobrzeg, bo to są doświadczeni gracze, którzy nie lubią, jak się ich popyka, jak się ich mocno z nimi walczy, bo oni chcą grać swoją koszykówkę. Wiem coś na ten temat, Też jeszcze w tym wieku, w podobnym wieku co zawodnicy z Kołobrzega grałem, więc wiem jak to jest, jak młodszy zawodnik jest agresywny, cały czas ma gdzieś tam rękę, naciska na gracza doświadczonego. Doświadczony gracz zazwyczaj się zaczyna denerwować, że co taki młody gracz może mu zrobić. Ale my tego nie zrobiliśmy, więc wszystko znowu było na odwrót. Więc ja naprawdę zastanawiam się, jak dotrzeć do tych zawodników, jak dotrzeć do chłopaków, bo ja im powiedziałem ostatnio, ja będę mówił, że my musimy grać miękko, to może będą grali mocno. Może to wszystko jest potrzeba na odwrót. Dlatego też jestem zawiedziony. Mówię szczerze, jestem zawiedziony, że te pomysły gdzieś tam nie wychodzą, albo zawodnicy poszczególni gdzieś tam robią na odwrót. Tydzień pozostał do następnego meczu. Jaki plan na ten nadchodzący tydzień? W takim dużym skrócie, bo też nie ma co mecz przed nami. No, mamy cały tydzień właśnie, żeby się przygotować, więc to też może dla nas lepiej. Ale szczerze powiedziawszy, chyba nie mogę powiedzieć, że to będzie ciężki mecz. Jak powiem, że jest ciężki mecz, to może moi zawodnicy będą odbierać, że jest łatwy mecz, więc może tu trzeba po prostu mówić na odwrót. Może to jest ten recepta.